No, zamiast wziąć na klatę, powiedzieć, dałaś mi w pizdę, tak? Wpierdzieliłaś mi w szacun. Nie, to nie jest sportowe zachowanie. Nie podoba mi się coś takiego. Jesteśmy tuż po gali High League, a jest z nami zwyciężczyni najbardziej elektryzującej walki, Aniela Limasty Bogusz. Dzień dobry, dobry wieczór i gratulacje. Cześć, siema, dzięki. Wielka radość. Wielka radość. Powiedz przede wszystkim, jakie tutaj emocje towarzyszą, wchodzą do głowy, biegają. Ja nie wiem, co się dzieje jeszcze. Ja tego, wiesz, do mnie to nie dochodzi. Dla mnie, wiesz, w ogóle przewalczenie trzech rund z mistrzynią świata, to jest, wiesz, to jest coś wielkiego. I wygrana, tak? Zapięcie krucyfiksa, którego sobie wizualizowałam przez 2 miesiące codziennie. Uwielbiam tą technikę, bo jest brutalna. Kurde, no... Wow, ja nawet jeszcze nie jestem z siebie dumna, bo ja chcę obejrzeć tą walkę, wiesz, przeanalizować. Mam wrażenie, że druga runda była jakaś taka żałosna, że byłyśmy takie powolne, ale może to jest tylko w mojej głowie. Chcę to obejrzeć, wiesz, przeanalizować sobie i dopiero chyba uwierzę w to wszystko, co się wydarzyło. Była chwila zwątpienia, jak ona już któryś raz broniła te obalenia i dlatego tak. Się bałaś troszkę tego robić? Tak, była. Było. Czułam, wiesz, że już spadek energii. Już trochę były takie te zejścia do nóg, takie desperackie, ale wiesz, ona, kurde, wybraniała i nic z tym nie robiła, mogła wiele zrobić. My na treningach wałkujemy, jak ktoś wybrania haki, wiesz, skopa, kurwa, z kolanka. Nie robiła tego, wiesz, no nie, przygotowanie, no. Bardzo ważne jest przygotowanie mentalne, fizyczne. Na każdej płaszczyźnie. Ja tego mi nikt nie odbierze. Ja byłam tutaj przygotowana naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Myślisz, że ta presja, którą narzuciła sobie w ostatnich, no nie dniach, tylko tygodniach, była troszkę za duża, ten cały trash talk, że to mogło ją troszkę przytłoczyć? Mogło ją to przytłoczyć, mogło ją to osłabić, a mnie tylko nakarmiło. Mhm. Mnie tylko nakarmiło. Wiesz, ja nie wiem, co ona ma w głowie, ale widziałam, że wiesz... że jest bardzo wycofana, nawet w tym swoim boksie, który ma zajebisty, był pasywny, był wycofany, był bardziej w powietrze, bo tak bała się tych obaleń, tak? W pierwszej rundzie obalenie i, wiesz, dostała tyle młotów w łeb, że ją to po prostu psychicznie, myślę, bardzo osłabiło. No i co? No, no i mamy to, no. Tłumaczyła się tam kontuzją, że przez kontuzję ten trening parteru nie był taki, jak chciałaby. Myślisz, że to tylko taka tania wymówka, czy rzeczywiście tak mogło być? No, coś docierało może coś do ciebie? Docierało, ale wiesz, to ona mówiła, że to ja będę wymówek szukać po walce, a to ona szuka tych wymówek. No, zamiast wziąć na klatę, powiedzieć, dałaś mi w pizdę, tak? Wpierdzieliłaś mi w szacun. Nie, to nie jest sportowe zachowanie. Nie podoba mi się coś takiego. Nara. Długo nie chciałyście zbić ze sobą piątki. Widziałem, że Ewa ruszyła troszkę w twoją stronę tuż po walce, a ty stanęłaś od razu do werdyktu. Nie było najpierw piątki, dopiero po tym, jak twoja ręka poszła do góry, to gdzieś ta piątka była zbita. Szacunek jest między wami już, czy nadal go nie ma? Nie. Nie, no miała swoją szansę, nie wykorzystała jej. Dziękuję, do widzenia. Ja idę dalej po kolejne zajebiste wyzwania. No właśnie, ile dla ciebie znaczy zwycięstwo z jednak byłą mistrzynią świata i gdzie teraz stawiać sobie poprzeczkę, bo ta poprzeczka już jest bardzo wysoko. Ja chcę walkę z facetem, a to, że wygrałam z mistrzynią świata, jeszcze do mnie nie dochodzi. Chyba jutro dopiero do mnie dojdzie. Ale nie ze swoim facetem. A nie, no gdzie? Gdzie z moim ukochanym? No dobra, tak, chciałabym podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi Szyszce, za przygotowanie fizyczne, za zrobienie ze mnie potwora, maszynę, mojemu trenerowi mentalnemu Rafałowi Mazurowi, który razem z Szyszką pracowali nade mną, wiesz, w porozumieniu, więc to był duet taki, że wow, dziękuję Oskarowi i Karolinie za bycie ze mną w narożniku. No i przede wszystkim mojemu ukochanemu, który po prostu, on pierwszy namawiał mnie do tej walki, wariat. No i teraz chyba musisz mi podziękować. No tak, więc mu dziękuję. Dziękuję mojej mamie, moim siostrom za wsparcie i wszystkim kibicom. I tym, którzy we mnie nie wierzyli. Mam nadzieję, że uwierzą. A jak nie, to trudno. To na koniec dalej High League, czy szukasz wyzwań gdzieś indziej? High League. Top. Wysoka Liga ma nową królową Freak Fightów. Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.